O! Dzień modny wszystkim, dzień modny bardzo, hej, cześć. Nawet nie zauważyłem, że już jesteście tutaj ze mną. Hej. Co tutaj? Nie, to nie klikam. To też nie klikam. Gdzie tu jestem z czerwoną koszulką? No właśnie. Dzień modny wszystkim, dzień modny bardzo. Miś uszatek, wita Was. Jestem sobie niż uszatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie. Hmm. O, słyszałem siebie trzykrotnie. Na YouTubie, na fejsie i odbity z, od mikrofonu. Hej, cześć. <coughs> Cześć, przypominam, e, przywitania, dzień modny bardzo na fejsie i na e, YouTubie e, skutkują przyznaniem wartościowych punktów. Haniu, bardzo wczoraj brakowało e, nam ciebie na sesji szkoleniowej, ale spoko, nagraliśmy z Kasią wszystko na wideo, więc będziesz mogła sobie to później odtworzyć, wiesz? Spokojnie. A tym, a tym czasem, dzień modny, dzień modny wszystkim, hej. Przypominam, że na YouTubie dzień modny bardzo też skutkuje punktami, jak najbardziej. Haniu, przywitaj się i możesz się wyciszyć, słuchać, w tle oglądać. Dzisiaj są pytania. Dzisiaj są pytania, wasze pytania zawsze zaskakują, moje pytania nie zawsze. E, e, nie. Dobra, było kilka fajnych tutaj już pytań zobaczcie. Jak wyznaczać te projekty, jak e, co tam było jak przekonywać innych do, do pracy. Czekam na wasze ciąg, ciągłe pytania. Zaskakujące, nietypowe, takie wiecie, z zawinkla, żeby mi poszło. E, I żebym nie wiedział, co powiedzieć. Żeby, o, żeby mnie zatkało. Dzień modny wszystkim. Wow, rozumiem, rozumiem Haniu. Spoko, spoko. Dlatego my to rozumiemy wszystko, nie? Z Kasią. My to rozumiemy i dlatego yy, nagrywamy i już właśnie dzisiaj wrzuciłem to nasze nagranie na naszą grupę i można je sobie odtworzyć. A jeszcze wrzucę zaraz też materiały do Pareto. I już bo wczoraj mówiliśmy sobie o Pareto wieczorem z Kasią. Więc było fajnie. No i właśnie wytłumaczyłem, skąd nagle arkusz kontrolny i pareto, jak te dwa... Jak w ogóle arkusz kontrolny pozwala poukładać dane, które są dla nas ważne, a później, jak już macie arkusz kontrolny, to wystarczy tylko w jedną stronę, w horyzontalnie, pionowo i już mamy dwa bardzo ważne wykresy do przeanalizowania sytuacji, czy jest dobrze, czy jest źle. <laughs> a jeszcze później, Kasiu, wiesz... No, no, spoko, spoko. A jeszcze później wieczorem miałem sesję z moją grupą modów Basic Modów. Też robią 7 narzędzi jakości, ale oni idą nie taką tradycyjną, rutynową. Oni idą, słuchajcie, tak my to mamy: wiesz, kontrolny, pareto, wykres w czasie, pak, 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 po kolei. Oni to wszystko stosują, ale na ich osobistych procesach, na im, ich osobistym życiu, i w tych relacjach z klientami ich osobistymi. I to są do, ciekawe, w ogóle, spostrzeżenia, tak? bo nagle, słuchajcie, muszą mierzyć relacje z żoną, z dziećmi, z otoczeniem. No więc, więc przecieramy szlaki. Uważam, że może z tego być bardzo dużo fajnych y, spostrzeżeń i wniosków dla nas wszystkich na przyszłość, nie? Dobra. Mam takie, słuchajcie, jeszcze dwa, dwa projekty szkoleniowe w głowie, ale poczekam z nimi, jak y, skończę na przykład osiągnięcie jakości. A bo jak skończę innych moich greenbeltów, których w szkole, bo, bo już się zaczyna robić gęsto. E, przypominam tak naprawdę, że e, poza tym, że można u nas zdobyć modcoiny, moje pytanie karty kontrolnej. Na jakiej zasadzie wyznacza się zakres górny dolny? Oj, Kasiu, no zawsze mówię. Nasze pytania zaskakują. Tutaj Zbyszku, jak jesteś z nami, a w ogóle jak malowanie? Jak malowanie się ukończyło? Dobra, więc lecimy. Karta kontrolna i granice. Super. No to słuchajcie, jedziemy. Od razu powiem jedną rzecz. Nie pamiętam wykresów. I nie, nie pamiętam wzorów na granicę dolną i górną. Na pewno powiem jedną rzecz, w ogóle mamy, mamy różne, różne typy kart kontrolnych. To co powiedział Zbyszek wczoraj bardzo mądrze, że karta kontrolna przede wszystkim musi być wykres w czasie to jest jedna rzecz um, musi być wskazana linia środkowa najczęściej jest to po prostu średnia e, nie jest to e, środkowa jest to najczęściej właśnie środek tolerancji no i limity kontrolne i e, najczęściej karty kontrolne są złożone z dwóch Dwa uzupełniające się wykresy. ok? To jest jedna rzecz. Cześć Mateusz. Hej. Jeżeli chodzi o tolerancję limity kontrolne. To tutaj też. Ja osobiście rozróżniam dwa rodzaje. To w zależności jaki mamy cel. Tej karty kontrolnej. Mogą to być, może to być tolerancja klienta. Wtedy robimy po to, żeby monitorować, czy, czy są spełnione oczekiwania. Nie? To jest moja preferencja. Jeżeli macie e, proces, który chcecie kontrolować, kontrolujcie to z perspektywy tego, co klient oczekuje. <laughs> Nie, albo. Poziomy obserwowanej zmienności na podstawie stan, standardowego odchylenia po to, żeby kontrolować zmienność procesu i wykrywać wewnętrzne Trendy. Dlaczego ja piszę wewnętrzne? Bo najczęściej te karty kontrolne, które nie są standardowego odchylenia, dobra, kontrolować zmienność procesu. Bo bardzo często jest tak, że ja uważam, mówię jeszcze raz, warto przede wszystkim porównywać to, co się dzieje w procesie z perspektywy oczekiwań klienta. Może być tylko wewnętrzny. Dzień modny, hej, Krzysztof. Już, już, już gonię, lecę z punktami dla Ciebie, gdzie tutaj się pniesz powoli chyba do góry, gdzie tutaj jesteś, 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 dlatego, dlaczego na żółto, nie, jesteś, jesteś, a, bo to jest, a, już wiem, na żółto to będą nasi youtuberzy, youtubow, ju, ju, jutu, youtuberow, nie, youtubowi ju, widzowie, nie, nie, żartuję, to był, a nie mam właśnie kategorii żółty, ale może być, dobra? Po kolei się pniesz, nawet z YouTube'a można wejść do czołówki. Dałem lajka, like widziałem dzięki, dzięki. Trzy lajki like dzisiaj super, fajnie na, na, na tym, na YouTubie. Dobra, wracamy do podglądu tutaj na fejsie, na YouTube Właściwie patrzę na oba streamy, bo macie pytanie z. O, tu i tu mogą być pytania, więc lecimy dalej do karty kontrolnej. Eee, więc kart, limity kontrolne, polecam tolerancję klienta, ale często się zdarza tak że na przykład jest to bardzo wczesny proces, albo bardzo wewnętrzny proces, jeden ze składowych mamy technologię, która jest łańcuchem różnych operacji, czynności i na przykład klient wasz końcowy definiuje specyfikację na końcu, ale a wy po przeprowadzeniu eksperymentów, po przeprowadzeniu, po analizie procesu, a w ogóle może macie takie doświadczenie i wiecie, że pierwsze wstępne procesy, które też mają zmienność, też powinny być kontrolowane, ale tego w specyfikacji to naprawdę klienta nie ma, bo jego to nie obchodzi, jego interesuje wynik końcowy. I tu właśnie e, przydatne są te limity kontrolne, które odnoszą się do zmienności standardowej, którą w procesie widać, czyli e, są dwa tak jakby według mnie dwie zasady, dwa cele. Jak chcemy kontrolować, czy spełniamy oczekiwania klienta, czyli jakość, to uważam, tolerancję klienta. Jak chcemy kontrolować proces i reagować na wszelkie odchylenia, które są nietypowe, niestandardowe, nienormalne, to wtedy warto szukać, liczyć karty, granice kontrolne, limity kontrolne, przyrównując je do obserwowanego standardowego odchylenia, czyli tej zmienności, która jest. Um, I teraz, słuchajcie, zrobimy sobie taki mały, mały myczek, myczek, myczek. Ok, teraz na klienta. Klient podaje przeważnie górną, a co? Z dolną. Znaczy, e, to, to zależy. E, sugestia jest taka, wszystko, jeżeli Twój proces, zobaczcie, bo to też jest bardzo fajne, bardzo fajne pytanie. E, klienci, no nie, nie, nie tylko nawet końcowi, załóżmy Ci klienci, którzy mówią o, nie wiem, o czasie, tak? Czekajcie, już tutaj robię. Klienci, którzy mówią o czasie. To zawsze chcą, żeby było szybciej, nie? No, chociaż ostatnio Just In Time też wymaga tolerancji obu stronnej, bo klienci nie chcą mieć zawsze już wcześniej jakiś dostaw, nie? Dobra, dałem, dzięki. Więc, ale wracając do, do pytania Kasi. Już, patrzcie, rysujemy się w tylko sobie jakąś, um, jakiś wykres. Okej, okay, dobra i ten wykres charakteryzuje się na przykład o jakąś taką zmiennością, nie? I Kasia mówi, że klient bardzo często mówi, że um, jego interesuje, załóżmy, o, zawsze, żeby było poniżej, nie wiem, czy to może być, mniej niż, zawartość, załóżmy, o, wtrącenia. Tak? Okej. Okay. Mamy wtrącenia, czyli mamy jakiś proces, który mówi o tym, Um, że efekt nas, produkt, który dajemy, ma załóżmy jakieś nie wiem, rysy, ma wtrącenia, jakieś wady. No i my kontrolujemy zawsze każdą z nich. No i klient mówi, że nie może być powyżej, nie? Czyli mamy tak zwaną tylko um, górną granicę tolerancji. Nie? Czekajcie, tutaj zrobię tak, żeby dlaczego? O, właśnie, właśnie tego nie lubię, bo jak sobie wezmę tworzo, tworzenie, jakby tego okna tekstowego. To po prostu zawsze wskoczy mi poza okienko, i wtedy muszę marnować czas niepotrzebny. A tutaj ważny jest czas, bo wy na kolejne mądre Buh. kolejne słowa. Nie zawsze mądre ode mnie, a ja tutaj rysuję, nie? Więc to jest to, o czym wspomniała Kasia, tak? Że bardzo często klient potrzebuje coś takiego. Ja, ci powiem, ja wam powiem, według mnie, jak ja będę tego potrzeb, nie? Czas. A tutaj mamy wartość, albo będą te wtrącenia, tak? Więc jeżeli słuchajcie, klient nie oczekuje e, dolnej, czyli może być mniej, to, to naprawdę tą dolną granicę, to wy sobie powinniście ustawić wy, firma, e, z perspektywy e, innych elementów, na które wy patrzycie do nagrania tolerancji. Na przykład, co może być kluczowe dla was z tej perspektywy? Koszty, zyski. Rysowałem Wam kiedyś, czekajcie, spojrzę, o, spójrzcie, hmm, gdzie tu mamy to, o, może to. Eee, klient, klient, znaczy my, pracujący w firmie, mamy zawsze te trzy grupy klientów, nie, czyli ten zewnętrzny, organizacje i proces. Eee, te oczekiwania klientu, klientów, o których mówiliśmy sobie tutaj, te na czerwono, to są te oczekiwania klienta. O, może nawet skopiuję. Wiecie co? Bo to będzie, to będzie fajny przykład. Skopiuję to tutaj. A czy ja nie mogę tego? Czekajcie, a teraz zrobię tak. Czekajcie, już, już, chwileczkę muszę tutaj coś zmienić, bo nie chcę kopiować całego tego tekstu. O. Jest. Ctrl C. Już momencik. Eee, okej, okay, dobra, super jest. Teraz, o, o co mi chodzi? Ty, wydawało mi się, że śnieg pada, a to był gołąb, taki biały, duży. Czyli, że dolną. O, właśnie, Kasiu, Więc poczekajcie, daj, dajcie mi skończyć. Ja uważam, że dolną granicę możecie sami, właściwie to jest tak. Jeżeli klient nie oczekuje pewnej tolerancji, to wy powinniście sami ją e, zdefiniować. Nawet możecie sami ją zaproponować klientowi, bo może być taka sytuacja, że klient mówi: Nie wiem w ogóle, jaka jest tolerancja. Robię to po raz pierwszy. Nie wiem. Albo. Nie interesuje mnie którejś z granic, nie? to są dwie opcje. Jeżeli mówi, że nie wiem, jaka jest tolerancja, to wy powinniście, jako eksperci, czy ci, którzy ten proces realizują już od wielu, wielu lat, zaproponować klientowi, mówiąc, drogi kliencie, dobra praktyka mówi, że w tym momencie, w tym procesie, w tym detalu stosuje się taką, taką tolerancję, sugerujemy i taką tolerancję wprowadzić, nie? i już. I klient mówi, dobra, dziękuję bardzo, fajnie, o, super, że ci mi pomogli, bo, bo, bo nie miałem pojęcia, nie? Tak może być. Ale jeżeli klient mówi, Nie, ja wszystko rozumiem, ja wiem, i mnie nie interesuje dolna granica, tylko górna, z dolną róbcie co chcecie. Po prostu to samo co mówię, z dolną róbcie co chcecie. I teraz dolna tolerancja, to, dolna granica będzie, będzie powodować, że wy zareagujecie wewnętrznie na obserwacje, które dla was są ważne, ale nie dla klienta. Czyli może tak właśnie być, do granic opłacalności. Dlatego zobaczcie, mamy te trzy grupy klientów, o których mówiłem na początku, zawsze powtarzam. Wszystkie najpierw oczekiwania powinny być zgodne, część zbyszku, zgodne z oczekiwaniami klienta zewnętrznego. Patrzę to na YouTube, czy są jakieś pytania, wątpliwości, ręka w górę, nie. Okej, okay, wszystko w porządku. Więc najpierw musimy patrzeć na klienta zewnętrznego. To jest podstawa. Nie powinniśmy wychodzić przed szereg, nie? Yy, później. My możemy spojrzeć na oczekiwania organizacji, czyli nasze, właśnie opłacalność, zyski, i teraz te nasze granice albo oczekiwania odnośnie płynące z organizacji nie mogą być sprzeczne z oczekiwaniami klienta zewnętrznego, czyli musi być taka kaskada logiczna od góry w dół. Dopiero później muszą być oczekiwania odnośnie procesu, czyli na miejsce, just in time, informacja, materiał na miejsce w takiej jakości, w takiej ilości, jaką potrzebujemy do kolejnego etapu procesu, nie? W związku z tym, jeżeli klient zewnętrzny mówi, że czego nie interesuje, to powinniśmy kontrolować siebie z perspektywy oczekiwania organizacji. Jeżeli organizacja mówi, że jeżeli chodzi o zyski, pieniądze, profity, cash flow, nas to nie interesuje, no to z perspektywy procesu przynajmniej, ale zawsze powinniśmy kontrolować proces. Te karty, te limity powinny być zawsze, ponieważ one Pozwalają nam się uczyć, reagować, pozwalają też czuć komfort, tak? Bo słuchajcie, karta kontrolna to nie jest tylko i wyłącznie karta, która wskazuje, że jest źle, karta kontrolna spełnia swoją funkcję wtedy, kiedy mówisz, że jest dobrze. My wręcz mamy mniej stresu, czujemy się bardziej pewni, komfortowi, możemy skupić się na innych elementach, mając kartę kontrolną i zmienność w tolerancji. Czyli karta kontrolna działa, jakby w oby kierunkach, nie? Czyli zawsze warto kartę kontrolną mieć, bo jeżeli jest wszystko w porządku, to jesteśmy pewnie robimy swoje. Ok, skupiamy się na czymś, na czymś innym. A po drugiej stronie karta kontrolna pokaże nam, że coś się dzieje nie tak. Generalnie karty kontrolne um, powinny działać w ten sposób, że wskazują nam dwie sytuacje albo kiedy nie musimy nic robić, albo kiedy musimy działać. No, wiadomo, ale filozofia odkryła normalnie Amerykę. Ale chodzi o to, że te limity powinny być tak zdefiniowane, żeby wskazywać nam sytuację, kiedy powinniśmy zareagować. Nie? Błędne na pewno jest to zrobienie limitów, a później nikt na te limity nie patrzy. Na przykład, a nie, bo te limity są źle napisane, to tam nie patrz na to spoko, wychylenie, nieważne, nieważne. Nie, tak nie może być. Mimo to jest źle zdefiniowana karta kontrolna i działa to wręcz. To się mówi? demotywująco i źle, źle, źle dla ekspertów, dla procesu, nie? Więc e, e, ten zielony właśnie, o to możemy sobie tak, bo tu mamy ten zielony, tak jak tam napisałem wcześniej, OK. a tu mamy ten czerwony, nie? czyli jakby te oczekiwania klientów i mamy te limity kontrolne, które są swoją własną, nie? Jeżeli chodzi o karty kontrolne, bo tu Kasia spytała się przede wszystkim o to, jak się je wylicza. Tak? Do tego zaraz wrócę. Po prostu muszę sobie ten wrózur gdzieś tam, nie wiem, odszukać, znaleźć, bo go nie pamiętam. Ale na pewno wiem, jak karty kontrolne powinno się używać, a na pewno odpowiem Wam taką jedną prostą kartę kontrolną Szefarta. Okej. Okay. Czyli jeśli w kacie kontrolnej nie wychodzimy poniżej górnego, to nic się nie robimy? E, to jest jeden z testów, jeden z, jeden z słuchaj, e, tej... Jedna z reakcji, nie? Bo ja jeszcze nie powiedziałem. Zobacz, tutaj napisałem, spójrz, że... E, a nie napisałem tego. Dlaczego nie napisałem? Gdzie to jest? A, wewnętrzne trendy. Tutaj, tak, napisałem. O, jest taki wyraz. Czyli te trendy, jeszcze o tych trendach wam powiem, nie? Te trendy pozwalają... Kiepski kolor wybrałem. O. Taki kolorowy slajd. Wewnętrzne trendy, więc ja o tym jeszcze powiem, dobra? Za chwilkę. Bo samo przekroczenie granicy to jest jeden z z obserwacji, ale kartę kontrolną można wykorzystywać do prewencji, do działania w granicach limitu, granicach tolerancji, ale reagując na pewne specyficzne kształty zachowania tej zmienności, nie? Czyli, jakby jesteśmy w środku, nie przekraczamy, ale jeżeli interesują nas, a zwłaszcza jeżeli proces charakteryzuje się pewnymi trendami, bo nie każdy proces będzie się tak zachowywał, nie? Dość dużo procesów wskazuje pewne trendy, które mogą nas zmotywować do działania jeszcze wcześniej przed wystąpieniem problemu, nie? Ale o tym, o, tym, o tym Wam powiem za chwileczkę, ok? E, o, tych, o tych różnych trendach. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz na razie. Załóżmy sobie, że tu mamy maszynę, bo to jest bardzo ważna rzecz, taka praktyczna. Czekaj, tu mam maszynę. Ta maszyna jest tam z różnych tam klocków, członów zdefiniowana, tak? Jakaś taka maszyna dziwna. Tutaj ma jeszcze hydraulikę, o, nie? Dobra, jest maszyna. Ona coś tam wypluwa, bla, 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 bla. Jest, słuchajcie, tutaj... A, czy ja teraz to narysuję? Nie narysuję, ale może by to w ten sposób. Czekajcie. Eros shape'y. Staraś nie radość, słuchajcie. Dobra. Zrobimy to w ten sposób. Jest tutaj jakiś... O, zrobię to w ten sposób. Jest wyświetlacz, który ma, załóżmy, 9... 3-4. O, zrobię to w ten sposób. Bardzo często jest to robione w ten sposób, że tło jest czerwone, a tu jest zielone i jeszcze boldy. O, tak? Jest jakiś licznik, wskaźnik, mówi coś, nie? O procesie, nie wiem, temperatura, prędkość, ciśnienie sztuki na godzinę. Jest jakiś display tak zwany, który mówi o tym, jak to wygląda. I teraz Ciekawe, czy uda mi się znowu tutaj to narysować. Czekajcie. Robimy tak. Yy, 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 yy. Shift, shift, ctrl, c, pach, pach, great. Teraz to, co jest ważne. O, super. Czekajcie, może ja to, to wywalę, tak, bo to nie jest, to nie jest important. To wywalę, to wywalę. Ty, dlaczego tak? Nagle tak to i to wywale. A, to jeszcze był czas. O, jest, super, dobra. czy mamy to. Czekajcie, to mogę tło ustalić. Jak myślicie? Nie mogę tła ustalić. Ale o co mi chodzi? Że ten teraz, ten wykres kontrolny powinien być tuż obok tego display'a. O, tutaj. I powinien być nan nanoszony Ręcznie przez operatora. Dzień modny, kochani. Tomku, yy, jakie masz wytłumaczenie na wczorajszą nieobecność? Dobra, nie będziemy tym Tomka męczyć. Nie na tym polega czwartkowa sesja. Lecimy dalej, jakby z tymi. E, I tutaj polega to na tym, że. Tutaj ja sobie wezmę kilka tutaj o tekstowe, tekstowe, tekstowe pole, żeby napisać kilka uwag. Więc przede wszystkim ma być pomiar pomiar i odnotowanie wyniku na karcie kontrolnej odra natychmiastowo o, bez zwłoki E, tuż przy, praca, praca, o 20, dobra, e, tuż przy wskaźniku tego, co, hmm, tuż, przy... Dis... display, jak się po polsku display, Wyświet... wskaźniku, wyświetlaczu, dlaczego, żeby zrobić to od razu. Natychmiastowo. Spójrzcie, jeżeli w procesie są charakterystyczne trendy do jeden są do pierwszy wow, dobra. Są charakterystyczne trendy, czyli może, może pokazać coś, że coś w jakimś kierunku zmierza nie, niebezpiecznie, tak? To każdy pomiar jest na wagę złota. Nie może być tak, słuchajcie, że mamy karty kontrolne i ta karta kontrolna jest, słuchajcie, liczona przez inżyniera procesu zawsze w piątek. Miałem taką firmę, spytałem się, hej, czy macie SPC? Oni ja mówią, tak, tak, mamy SPC. No i co robicie z SPC? No liczymy, patrzymy na wykresy zawsze w piątek, nie? No a co było w czwartek, w środę, we wtorek, w poniedziałek? O rany no tak to po prostu zmarnowana okazja jeżeli chcecie jeżeli już chcecie liczyć karty kontrolne mieć karty kontrolne powinno być od razu w tym miejscu gdzie następuje po, pomiar moja osobista sugestia jeżeli pytacie się znowu e, pomiar e, rę, pomiar i odnotowanie ręczne ten operat czekajcie coś kliknąłem Dobra. E, przez operatora, który prowadzi nadzór. Ok? Dlaczego to jest ważne? E, osoba, która samodzielnie odnotowuje zmianę parametru, za który jest odpowiedzialna, ta osoba automatycznie czuje to lepiej, e, może szybciej zareagować. No. Powiem Wam szczerze, dopóki nie zastosujecie jakiegoś deep blue komputera, nie wiem, z najnowszymi rdzeniami, to operator człowiek na razie będzie znaczy zmotywowany, świadomy, nauczony operator. Będzie zawsze najszybszą maszyną analizującą obserwacje, nie. Więc tam nie może być zwłoki, tam nie może być tak, że wiesz, obserwuję, leci w ruk hali, żeby odnotować jaki był pomiar. To musi być wywieszone tuż przy tym mierniku i długopis na sznurku, żeby nigdy nie zniknął. Żeby nie było, słuchajcie, wymówki, że a tu ja nie miałem długopisu. No, tak jest, albo w ogóle nie ma tego. No, no, ale tak powinno być, ale tak powinno być, nie? Więc musi być ręcznie, nie? I teraz druga rzecz, która, słuchajcie, musi być też obok tego wykresu. Czekajcie, to zrobimy sobie to w ten sposób, że tutaj damy może hasło. O, um. o wdrożenie karty kontrolnej w ten sposób, dobra? Wdrożenie karty kontrolnej. <laughs> um. Ja bym proponował nawet zacząć bez limitów same pomiary, yy, pomiary. Zacznijcie mierzyć. Nie musi karta kontrolna od samego początku mieć limity. Najważniejsze w karcie kontrolnej jest to, że mierzycie. Najważniejsze w karcie kontrolnej jest to, że ta osoba, która jest odpowiedzialna i może coś ewentualnie zmienić, odznacza. Zobaczycie, że sam ten pomiar spowoduje z czasem pytania. Wątpliwości, zaczniecie się zastanawiać, i te osoby, które nadzorują, to zaczną się zastanawiać. Hej, a dlaczego rośnie, dlaczego maleje? A dlaczego ja nie mam tutaj grafiki na ludzik? Um, ludzik. Mm, grafika. Mm, 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 mm. Za co skupiłem jakiegoś ludzika. Wiem, wiem, wiem. Ktoś to napisał, stworzył tą grafikę, a ja ją bezczelnie kopiuję. Przepraszam najmocniej. E, mogę od razu tutaj dać ten... E, honory. Czyja to była grafika? E, z jakiej strony? O, pix, pixabay.com. O, pixabay.com. Proszę, zobaczcie. Ciekawe. Ciekawe, czy to są ten... E, dż, 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 jakie są prawa? Autorskie nie ma nic, przyglądaj Jak z Pixabay, to chyba. On... zobaczymy. Dobra, w każdym razie użyłem. Jest na live, że nie robię tego nieświadomie, świadomie. E, dziękuję wszystkim, dziękuję w ogóle Pixabayowi tutaj za umieszczenie tego. Super, lecimy dalej. Tak ci operator, on musi. Bzdury gadam, mnie. No ja wiem, wiem, wiem. Często bzdury gadam na streamach. Ale takie są już moje streamy. A w ogóle, tak jak zacząłem liczyć ostatnio. To już chyba ponad setny stream, nie? Będzie, od momentu jak zacząłem być z Wami codziennie. No to już trzy miesiące minęły. Dobra. Okej, okay. mamy tutaj operatora, się zastanawia. O, i jest jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Częścią... Co się mówi? Nieodłączną, nieoderwalną jest to, że powinien być tuż przy tym... O, taki oto dokument. Ja zrobię z niego bardzo mały. Nie mogę mniejszego zrobić. O co chodzi? Jesus. Nie mogę zrobić mniejszej tabelki. Śmieszne, nie? Dobra, zrobię. Udało mi się. O, i ta tabelka powinna być tutaj formie, może nazwę to, jak to się nazywa, bo to jest instrukcja działania. Czyli jeżeli, słuchajcie, wy zaobserwujecie jakieś typowe, nietypowe sytuacje, to ten operator powinien mieć jasno napisane, nie mogę tego? Ctrl X, Ctrl V. A patrzcie, znowu się to zdarzyło. Teraz cofnę, zobacz, Ctrl Z. Dziwne, nie? Dobra, spoko, już jestem, już jestem, już jestem. To jest instrukcja. Instrukcja działania. Co, co ta instrukcja powinna zawierać? Właśnie, ta instrukcja powinna zawierać, um, jakie trendy y, można byłoby zaobserwować i jak na nie zareagować. I o tych trendach zaraz wam powiem. I teraz powinna być między Między tym operatorem, czyli zrobimy sobie teraz jeszcze jedną tutaj e e strzałkę. Taką śmieszną, o tą, może zrobimy sobie strzałkę, dobra, ok. Czyli mamy to, mamy to i mamy to. Będą trzy strzałki. Jedna strzałka będzie płynąć od wykresu do operatora. Później, jak operator się zastanowi, będzie wiedział o co chodzi, to on musi od operatora iść do instrukcji. A wiadomo, że ta instrukcja będzie miała wpływ na co. Na to, co widzimy tutaj w tym O. Tak to powinno wyglądać. Czyli my mierzymy po to, żeby się uczyć, wyciągnąć wnioski. Jeżeli one się potwierdzą, zapisujemy w standardach, które są używane do dalszej kontroli procesu. Jeżeli tego cyklu nie ma, to uważam, że katy kontrolne nie ma sensu w ogóle wdrażać. W ogóle to zapomnijcie o katach kontrolnych. Jeżeli nie chcecie robić tego, co tutaj narysowałem, to zapomnijcie o katach kontrolnych. <laughs> o, tej tak Krzysztof, filozof. Nie traktuj życia zbyt serio, bo i tak z niego żywym nie wyjdziesz. E? A tu chodzi o te moje do siebie to, co mówiłem podczas streamu? Hmm. Ja mam do siebie dystans. Dosyć, dosyć daleki. Mogę z siebie żartować na lewo, na prawo. No, i wczoraj właśnie miałem taką dyskusję i powiem szczerze, że zrozumiałem, że w ogóle dużo rzeczy robiłem źle. Dobra, nieważne. Więc e, to mówię po to, żeby wam powiedzieć, jeżeli nie jesteście w stanie wdrożyć tego schematu, to w ogóle nie róbcie kad kontrolnych w ogóle. Kady kontrolne są po to, żeby zacząć uczyć się procesu, bo z czasem jak sobie zrobicie to, to możecie limity kontrolne zrobić. Ponieważ. Zobaczcie, a to jeszcze wam znowu pokażę jedną rzecz. A bo nie będę tutaj. Niech będzie tutaj. Czyli sobie to, CTRL-COPY, CTRL-V. E, przykład, od razu Kasiu powiem, czy te same pomiary to arkusz kontrolny? Tak, tylko że arkusz kontrolny nie pokazuje tego w formie graficznej, wiesz? Można, można uzupełnić wy kartę kontrolną arkuszem. Są takie kombinacje, które na przykład robią to w ten sposób, że tutaj masz to, a pod spodem jest opcja, żeby zapisać, żeby zapisać, załóżmy, wyniki o formie arkusza kontrolnego. Nie? Są takie też kombinacje. I tu piszesz, wiesz, wartości 10, e, tam 20, tak? Nie? Czyli sobie piszesz wartości, a na górze odhaczasz. Tak, tak może być. Natomiast to jest co innego. Arkusz kontrolny nie pokazuje wyników w formie graficznej. Karta kontrolna, jak najbardziej. Eee, można stosować w ten sposób, że zapisujesz najpierw sobie do arkusza kontrolnego gdzieś na dole, ale później pokazujesz to i tak w formie graficznej, bo analizując tą zmienność w samym arkuszu, nie do końca będziemy dostrzegali niuanse, że chodzi o rośnie, maleje, wiesz? Ale to można sobie łączyć. Pamiętajcie też, że karta kontrolna jest bardzo praktycznym narzędziem. Ona, ona musi zadziałać od razu. Czy tam nie może być żadnej, żadnej obsuwy, jak to się mówi, cześć, cześć Zbyszku. O, już wiem, Zbyszek nie mógł zdzierżyć tego, co mówię. Yy, wszedł na live'a, żeby mnie sprostować, jasne. Dobra, Ta teraz słuchajcie, jedna, jedna taka fajna uwaga. Yy, te te yy, limity kontrolne, ja to nazywam te wewnętrzne. Czyli bazujące na zmienności, tak tylko i wyłącznie. To yy, jedna rzecz. Wiecie, że wiecie, że. Czasami po prostu o wiele szybciej bym robił to, nie czekając na Google. Zbyszku. I wiesz co, siemandero, jak może tu się? spoko, spoko. Farba, farba już ten wyschła, już drugą, drugą warstwę nanosisz? Ja sobie przecież zawsze, zawsze sobie żartuję Zbyszku, znasz mnie, nie? Jest. Punktik. Czekaj, czekaj, O, lubimy też. Dobra, idziemy dalej. W związku z tym e, mam taka moja sugestia. E, bazują na standardowym odchyleniu. Ale teraz standardowe odchylenie liczymy z minimum 30 pomiarów. Więc nawet gdybyście chcieli ee, mieć karty kontrolne od razu z limitami. Sugeruję najpierw zacznijcie mierzyć. I nie czekajcie na te 30 pomiarów, żeby, żeby policzyć lis, e, limity. Zacznijcie już mierzyć na tej karcie bez limitów. Spójrzcie, jak to wygląda. Obliczcie sobie później z tych 30 pomiarów odchylenie i nanieście limity. Brawo! Włączniki schodowe działają jak czym? No i super. A bo ty odkręciłeś? O, to ja proponuję tym razem ogródek i ogrodzenie, żeby tyle farby nie, nie wchłaniać. Super, fajnie. Mamy dzisiaj złą pogodę na zewnątrz. Ja dzisiaj się bardziej zajmę porządkowaniem mieszkania. Ale super, że tak, efektyw tak aktywnie wykorzystujesz ten czas wolny i dajesz deltę równą 0 swojej rodzinie, nie super. Więc wracając tutaj Kasiu, do tego, zobacz nie czekajmy na obliczenia, wprowadźmy sobie zwykłe zwykłą, zwykłą tabel, zwykły wykres, mierzmy przede wszystkim i z czasem te standowe się policzy, nie? Um, to tak a propos. I co jeszcze? A e, pytanie jest takie, e, kiedy, kiedy zmieniać? E, przeliczyć? Przeliczać limity kontrolne po albo znaczącej zmianie w procesie, ale znowu po 30 pomiarach. Czyli bo jeżeli, słuchajcie, okej, okay, to wróćmy do tego, jak wyznacie te limity, jeśli klient nie narzuca, dokładnie. No i właśnie do tego teraz zmierzam, powolutku, 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 nie? Przede po wszystkim e, zmieniamy po znaczącej zmianie w procesie e, po 30 pomiarach, nie? Um, albo po zaobserwowaniu e, znaczącej Zmiany w... Tak, właśnie. No, ten drugi właśnie, ten wskaźnik, właśnie chcę do, do pierwszej, do pierwszego limitu dojść za chwileczkę. Natomiast tego drugiego nie znam. Tak, mitap tak działa dokładnie. Więc ja tego wzoru nie znam, ale, ale chcę powiedzieć najpierw o tej pierwszej części. Wiesz, o której Ty mówisz? Nie! Co ja zrobiłem? Ctrl Z. Coś tam kurde kliknąłem, nawet nie zobaczyłem, co jestem za szybki na ten komputer. Zmiany w zmienności albo w standardowym odchyleniu, nie? Okej, okay. i dokładnie, czy to, to bardzo ogólne na, 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 na razie zasady. I teraz, to co Zbyszek bardzo fajnie nam tutaj podpowiedział. Dziękuję Ci, na Ciebie można zawsze liczyć, chłopie. Ale mówię serio, to, to, nie, to nie był sarkazm, żaden, żaden, żaden sarkazm, nie, żaden sarkazm. Okej, okay, teraz będzie sobie taki tutaj Wiecie co my teraz robimy? To naprawdę Ja teraz mogę z marszu, słuchajcie, zrobić szkolenie Wstęp do SPC Wykorzystując to, co się tutaj wspólnie sobie rysujemy nie? Dobra I teraz mamy tak Li, Limity Kontrolne Opcja 1 Pierwsza opcja Teraz tak, to co Zbyszek napisał to krótko Wam. Dobra, Wojtku, sprawdzę to za chwilkę. Spoko, spoko. Dzięki za czujność. Tutaj moderatorzy są czujni. Nie przypuszczają nikogo, kto chce się wślizgnąć do naszej grupy, nie odpowiadając na pytania. A ja tutaj zobaczę jeszcze, kto to był za gościu. Dobra, później sprawdzę. Później, 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 nie teraz. Patrzcie, niepotrzebnie kliknąłem na to, o, nie, dobra, jestem, nie, nie na to, nie na to, Jesus, pogubiłem się, przepraszam najmocniej, już wracam do kart kontrolnych. Tak to często jest. Dobra, jestem, dobra. I teraz tak, bierzemy sobie, słuchajcie, ten wykresik, e, który, rysowałem na początku, e, czyli pach, 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 pach i pach. Tak, zrozumieć zmienność. Bardzo fajna książka. Bardzo fajnie w ogóle, Zbyszku, że e, robisz taką, e, takie miejsce, wiesz? E, na swojej stronie, gdzie rekomendujesz e, książki. Jak uda mi się w końcu, e, w końcu e, podejść i zacząć robić porządnie Akademię Mody, będzie Biblioteka Akademii Mody. Mhm. A kto napisał tą książkę? Powiedz jeszcze. Tak patrzę. Klikam teraz na to, co, co Zbyszek ma. Okej, okay, te dwie pozycje mam. E, a, Matt Barney i Top McCarthy. <grytanie> dziękuję. O, Łęgoski jest. Dziękuję, dziękuję. E, a mogę coś powiedzieć? Jedna rzecz. Słuchajcie, to jest śmieszne. W czytelni, w czytelni, w czytelni Zbyszka jest dużo bardzo fajnych książek. Jest tylko jeden polski autor. Jak myślicie o, 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 o kim mówię? Dzięki, Zbyszku. Serduszko wielkie. Czekaj, to ty muszę zrobić. Serducho. Pach. No. O, w ogóle tylko się to ci prześlę, prześlę ci draftik, bo kilka osób dostało draft tej książki, ci prześlę, yy, poczytasz sobie yy, i ewentualnie dasz mi feedback, ok? Dobra, a propos, a propos słuchajcie, limitów kontrolnych. Byszku, dzięki, dzięki, ja wiem, obiecałem, obiecałem, poprosiłeś mi o ten opis yy, Promako, zaraz to zrobimy. No może nie jutro, jutro zrobimy. Więc a propos limity kontrolne, więc zobaczcie. E, najważniejsze jest to, żeby mierzyć tę zmienność, nie? I teraz e, w tej zmienności, w tych sytuacjach, którą, którą, którą obserwujemy wokół nas, e, są dwa rodzaje zdarzeń. Generalnie są dwa rodzaje zdarzeń. Są zdarzenia pospolite, normalne. I te zdarzenia, ta zmienność normalna, te zdarzenia, te odchylenia normalne powodują właśnie normalny proces, taki szum procesowy, nie? Bo za często na te zdarzenia normalne nie mamy wpływu albo one są na tyle małe, mało znaczące, niekontrolowane, musimy z nimi żyć, tak? I one są po prostu normalne. Może czasami będziemy, może czasami warto je zmieniać, ale. Ok, jest zmienność. Natomiast o wiele bardziej kluczowa i niebezpieczna dla nas jest sytuacja, kiedy występuje coś szczególnego, co może mieć o wiele bardziej poważne konsekwencje dla nas. I teraz te karty kontrolne poza jakby tymi trendami, o, generalnie te karty kontrolne pokazują anomalie, czy jakby odchylenia, odchylenia od normalności. No, właśnie, Blikle, na pewno się pojawi. Zbyszek bardzo lubi profesora Blikle i na pewno się pojawi ta książka, super. Ale ona nie jest stricte o sigmie, nie? W każdym razie wracają do tych limitów kontrolnych. Tutaj skomentowałem pytania Grześka. Krzyszka. Krzyszka, więc pierwsza rzecz jest taka: te limity kontrolne mają nam odgrodzić pewne sytuacje, w których powinniśmy zareagować lub nie. I teraz ta pierwsza opcja, o której powiedział Zbyszek, polega na tym, że stosujemy do odhaczenia, jakby odgrodzenia tych sytuacji, odgrodzenia sytuacji złych i dobrych, stosujemy do tego standardowe odchylenie, czyli tę miarę zmienności, która oczywiście też liczona jest w specyficzny sposób, jest na, na to wzór, ale ona mówi tak naprawdę, je, je, jaka jest zmienność obserwowana w badanym zbiorze, czy, czy, czy w procesie. I teraz jest takie jedno podejście, które mówi o tym, że tak, Mamy nasze pomiary, liczymy sobie dla nich wartość średnią. Niestety, ja nie lubię wartości średniej, ale trudno, niech będzie wartość średnia. Ja nie lubię wartości średniej, zwłaszcza jeżeli jest proces, słuchajcie, rozjechany jakoś na lewo, na prawo, ok? I teraz, w Six Sigma i w ogóle w zmienności mówi się, że ta zmienność, którą obserwujemy w większości sytuacji, jest tą zmiennością normalną, którą cytujemy. I plus, minus, jedno standardowe odchylenie, proszę mnie Zbyszku popraw, to jest około 68% zmienności. Mogę, mogę z tą liczbą być nieprecyzyjny, ale tu nie chodzi o to, żeby dokładnie wiedzieć, jaka to jest wartość. Ważne jest to, że jeżeli sobie zrobimy, słuchajcie, plus, minus, jedno standardowe odchylenie, czekajcie, ta strzałka jest brzydka. A, mogę zrobić ją tak. Ok, super. I on też odwrócić. Będzie łatwiej. Na pewno będzie taka sama. Ok, jest. Będziemy sobie plus minus jedno standardowe odchylenie. Dlaczego zbyszek jeszcze tutaj nie, nie krzyczy na alarm, że źle powiedziałem? Ok, czy mamy tak. Um, plus y, jedno standardowe odchylenie. Ok, do góry. I robimy sobie minus 1 odchylenie. Okej. I w tych miejscach robimy sobie pierwszą. A nie Zbyszek mówił, że plus minus 3 odchylenia. Okej. Okay. Ale robimy sobie pierwszą granicę, gdzie powinniśmy w jakiś sposób sobie reagować. Tak czy zobaczcie. E, to damy sobie na żółto. Okej. Okay. Właściwie to one, nie, one one powinny być na zielono. Dobra, powin, powinny być na zielono, przepraszam. E, tu po środku dam jakiś inny kolor, żeby był. Na przykład nie, nie będzie ten różowy, ok? O! Czyli wszystko to, co jest w tej zielonej e, granicy, jest ok. I tam nie powinniśmy nic, nic, nic działać, tak? ponieważ to jest standardowe. Cała zmienność, która e, nie powinna powodować jakiejś wielkiej, e, wielkiej katastrofy. No chyba, że nasz klient oczekuje od nas zmienności, e, tolerancji plus minus jedno stanowi odchylenie. No to, no to rzeczywiście ma dosyć wąskie wymagania, tak? Później, tylko że widzicie, tutaj zrobiłem źle, bo tutaj zrobiłem to w ten sposób, że nam nie starczy tego miejsca, nie? O, zrobimy to w ten sposób. Pach, tak, dobra. Teraz tutaj tak, tutaj tak. Ok, wróćcie. O, i teraz jest łatwiej. Na pewno zmieścimy resztę strzałek. Dobra. Ok. Teraz tu mamy. Nie, może tutaj. O, tutaj będziemy sobie pisać. Dobra. Great. I teraz możemy sobie to spokojnie skopiować. Jeszcze raz do góry. I to. I to skopiować. Jeszcze raz w dół. O. I mamy. Kolejną granicę, dam ją na żółto. I pomiędzy, słuchajcie, pierwszym a drugim. O, tutaj damy teraz dwa. Pomiędzy pierwszym a drugim zaobserwujemy na pewno wychylenia, które są. E, ja e, przez standardowe odchylenie rozumiem e, z miary Statystyczną, która jest liczona według wzoru. O, czekajcie, może nie wydamy, nie damy wzór. Wróćcie, ale ja jestem, przepraszam, Czasem jestem ograniczony, nie? Ale myślałem, że będzie. O, jest. Słuchajcie, dobra. Więc standardowe chlenie jest to miara, którą się liczy w stosunku do zbioru danych, które analizujemy. I to standardowe chlenie mówi nam, jak bardzo, zobaczcie, tutaj mamy histogram, jak bardzo kolejne pomiary odbiegają od wartości, słuchajcie, o, patrzcie, zobaczcie, nawet pamiętałem, już wiem, dlaczego Zbyszek na mnie nie krzyczał, bo, bo powiedziałem dobrze, 68%, nie? Więc standardowe odchylenie mówi o tym, że jak mamy pomiary, mamy wartość średnią, to standardowe odchylenie liczy, może to, to zobaczymy. tu mamy wartość średnią, stanowy odchylenie liczy średnio o ile kolejny pomiar różni się od średniej. Wzór jest troszkę bardziej skomplikowany, bo tu widzisz, jest ta różnica, tak? Eee, kolejny pomiar minus wcześniejszy, eee, robimy z tego różnicę, kwadrat, później dzielimy na e, e, ilość pomiarów minus jedną i robimy z tego pierwiastek, nie? Czyli to jest taki, taki wzór na liczenie standardowego odchylenia, ale tu chodzi o to, że patrzymy, jak wszystkie pomiary odbiegają od e, takiej średniej, nie? I teraz, jeżeli jest skład normalnie rozłożony, co się rzadko w przyrodzie zdarza, że jest normalnie rozkład rozłożony, czyli jakby symetryczny, tyle samo odchylamy minus co na plus i jakby im bardziej i odchlenia wyższe występują rzadziej niż odchlenia, nie, odchlenia większe występują rzadziej niż odchlenia mniejsze. Jeżeli to się składa normalnie, to w granicy plus, minus, jedno stanowe odchylenie powinno leżeć około 68% wszystkich Pomiarów, nie? Pomiędzy pierwszym a drugim to jest 13,5, właśnie, czyli to jest to, co narysowałem. Tutaj w tym obszarze powinno leżeć tylko 13% tych różnych zastosowań, czyli tam będą te, te wszystkie nietypowe, nie? które mogą mieć duży wpływ na proces. I później mamy, mamy plus minus 3, mamy 2,5, i w tych plus minus 3, jak wszystkie sobie to podzielimy, dodamy. To będzie około dziewięćdziesięciu ośmiu. Czekajcie, yy, tu jest trzynaście, to jest dwadzieścia siedem sześćdziesiąt osiem, dwadzieścia siedem plus pięć. Wiem, 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 nawet nawet się nie dziwcie. A boże sześćdziesiąt osiem plus pięć plus dwadzieścia siedem. Nie, ktoś coś źle zrobił, bo to nie jest 100%. To sobie mniej. 34 plus 13,5 plus 2,5. No to nigdy, nie, 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 to nie jest. To, on tu nieźle, nieźle pozaokrąglał, nie? Zresztą tutaj widzicie, są jeszcze wartości powyżej po, po, powyżej plus minus 300 nawet odtlenia, OK? Dobra. Tu ktoś narysował fajny taki wykresik. O, widzicie? 3, 4, 5, 1. O. Dobra. Zbyszku, zgadzamy się z Tobą. O tym mówiłem już wcześniej. Ale dziękujemy za bardzo fajny komentarz. Trafny, jak zwykle. Mhm. Zobacz, Zbyszku, o tym sobie mówiliśmy tutaj w przykładzie o tym że tutaj na górze mamy klient, a dolną sobie my odkreślamy jako, wiesz, technologiczną, tak? Dobra, idziemy dalej, bo zaraz będzie koniec naszego streamu, a chcę przynajmniej tą jedną kartę kontrolną Wam pokazać i omówić, jak ona się nazywa. Dobra, damy sobie czerwoną kreskę. I to jest, słuchajcie, jeżeli ktoś z Was miałby pewien dylemat, jak te limity kontrolne zdefiniować, to nigdy nie popełni błędu, jeżeli zdefiniuje je w oparciu o standardowe odchylenia, które oczywiście trzeba policzyć wcześniej, zbierając 30 pomiarów co najmniej. I te standardowe odchylenia będą mówiły Wam, które odchylenia, która obserwacja jest normalna i nie powinien się nic zrobić. No, no. Kasia, dziękuję Zbyszkowi. Nie? I teraz y, bardzo często, w tych obszarach pomiędzy załóżmy zieloną a żółtą, pomiędzy żółtą a czerwoną, definiuje się zgodnie tutaj z tym, co napisałem, instrukcję. I w tej instrukcji powinno być napisane: Hej, jak jesteś pomiędzy zielonymi, nic nie rób, wszystko w porządku, zajmij się swoją pracą. Nie panikuj, tak? Nie rób delty na plus. Nie, nie rób nad jakości. Nic nie kręć, nic nie kontrol, nic nie kręć, nic nie podkręcaj, nic nie zmieniaj. Jest dobrze. Jeżeli wyskoczyło Ci nagle i jest pomiędzy zielonym a żółtym, sprawdź swoje parametry. Sprawdź, co się nie zmieniło. Oczywiście są przykłady, tak? Każda maszyna, każdy proces jest inny, ale można do tego wykorzystać, nie? jeżeli załóżmy między żółtym a czerwonym, zatrzymaj proces, może zawołaj technologa, sprawdź co się dzieje zweryfikuj sztuki, może tak, to wszystko zależy od tego, co robicie, ale można uzależnić reakcję, poziom reakcji od obszaru, w którym dany pomiar się zaobserwuje. I to jest właśnie jeden taki taki kroczek mały ku temu, żeby stosować prewencyjną kontrolę procesu, czyli my możemy zaobserwować, a czekajcie, czeka, dam przykład, Kasiu, Takiej prewencji, o co mi chodzi? Wiesz, zrobimy to, to, to skopiujemy. Ok, a wróć. Najpierw to muszę usunąć. A w ogóle to muszę czekać, zrobić coś innego. Zrobię to, to muszę sobie zrobić kilka template'ów Taki, o właśnie, pusty kontekst Fa, 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 fa. Jest, dobra. zrobię wykres. Fa, 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 fa. I wykres. Jest tak? Czy zobaczcie, mamy tą kartę kontrolną. Czek A, czekajcie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić teraz, tak? To jest, pogrupuję to i zakotwiczę. Eee, Group, grup, i jeszcze można zakotwiczyć. Chodzi o to, żeby już nie można było tego zmieniać żeby to było na stałe. Arrange, order. Center on Page Rotate and Group Tools. Może edit jest? Um, nie ma. No dobra, trudno. Bo teraz chcę rysować odręcznie coś i boję się, czy. Więc zobaczcie, Kasiu, może być tak. Jedzie nasz proces, tak, 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 tak. Jesteśmy tutaj i nagle proces zacznie, o widzisz, iść w tym kierunku. To to jest jeden, z pier jeden pierwszy trend, który warto zareagować, nie? Bo zobacz, przy kolejnym może już przeskoczyć do obszaru żółtego. I lepiej zareagować tutaj, niż tutaj, nie? Kolejnym przykładem takiego trendu, oczywiście to jest yy, inna rzecz. Już my idziemy, jedziemy, 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 jedziemy. Nagle z jakiegoś powodu, wiecie, idziemy w dół, nie? To jest kolejny trend. Innym trendem, bardzo często spotykanym na przykład jest to, że tutaj sobie os oscylujemy w tej, tej i nagle słuchajcie, pach, jest, wyszło coś takiego. Czyli jakby, po co się ewidentnie przesunął, nie? Albo na przykład taką. No, ma, przede wszystkim. I nagle słuchaj, o, jest tak. To są takie przykłady najczęstszych trendów, nie, tu się spotyka. Czyli albo mamy Sukcesywny wzrost do góry, albo w dół, albo przesunięty shift, albo po prostu nagle się rozjechało, nie? Przekroczenie wartości też jest identyfikowane jako szczególny przykład trendu, nie? Ale tutaj bardzo często już jest po nie? W tym miejscu Tutaj już dawno się zepsuło. O wiele lepiej jest rozumieć proces, tak? Każdy proces ma swoje trendy. Są pewne standardy, które można powiedzieć, że słuchaj, trend to jest nie wiem, 7 postępujących, rosnących pomiarów. Tak, to jest trend. Znowu, Zbyszku, zgadzam się z Tobą 100% hołk, Masz rację. I teraz, Kasiu, chodzi o to, że zobacz, to jest cały czas najważniejsze żeby mieć tą kartę kontrolną przy procesie, żeby jej się cały czas uczyć i żeby cały czas reagować, wyciągać wnioski. Hmm? dobra. Kasiu, czekajcie, tu może damy inaczej. A, jeszcze jedna rzecz. O właśnie. Tylko. Nie chcę błędu napisać. O, szef harta. A dlaczego mi się kojarzyło, że kata szef harta to właśnie ma te kolory, nie? A kata szef harta ma właśnie te standardowe odchylenia, nie? Dziwne. Półton kart kontrolnych jest pan Szefhardt. Właśnie, tutaj musimy, musimy da oddać mu honor. Musimy oddać mu honor. Jak najbardziej. Kolega Dyminga. To była jak oni, oni we dwójkę pracowali. O. Walter A. Shefhart, Great. A tutaj chciałem ten slajd nazwać to w ten sposób, że to są. Przykłady trendów do prewencji, o no, musi być to to w ogóle, to jest podstawa. Mówię, jeżeli nie chcecie zrobić tej, tego, tego trójkąta, no to nie róbcie żadnego kontroli, nie ma sensu, nie? Dobra, to co? To ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy streamik. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało. To, to dajcie cynka, dajcie linka, powiedzcie, skomentujcie. No, i znowu w czwartki. Wasze pytania, moje odpowiedzi, nie zawsze trafne, nie zawsze kompletne. Dzięki Zbyszkowi są kompletne, a dzięki Kasi są praktyczne. Życzę Wam miłego czwartku. Trzymajcie się. Do roboty albo do odpoczynku. Przyszły anteny właśnie. Dzięki Krzysztof, super. Um, dobra, to co? Miłego, dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. A jutro jest przerwa. Pamiętajcie, w piątki. A widzisz. Ale Krzysztof, Zbyszku, ale oni razem pracowali. Nie? Schaffhardt i Deming. Według mnie. Tak coś gdzieś czytałem. Dobra. A jutro jest wolne. Jutro nie mamy streamu. Chyba, że się za wami bardzo, bardzo, bardzo stęsknie i, i, i będzie stream. Ale generalnie pomyślałem sobie, że piątki to se tak wspólnie od siebie odpoczniemy, nie? No, Trzymajcie